Witam was, moi drodzy, serdecznie z tej strony Shiro. Witam was w kolejnym odcinku z Shipwrecked 64. Moi drodzy, ja sobie tutaj włączyłem pada, ale nie wiem, czy jest sens, chociaż może i nie jest tak źle. Zobaczymy, być może będzie lepiej tym padem tutaj z wami grać. Moi drodzy, oczywiście kontynuujemy sobie rozgrywkę. Ja sobie tylko muszę zobaczyć, którym klawiszem się co robiło, bo no właśnie, no klawiatura to wiadomo. Ale pad ma troszeczkę inne kontrolki. No i skończyliśmy tutaj. Tym się skacze. Okej. I tak, moi drodzy, mówiliście mi, że kod podobno to jest 8359. Nie, no ale klawiatura lepsza. No ale kurde, nie będzie słuchać przynajmniej. 8359, podobno. Tylko pytanie dlaczego? Ja wam ogólnie też spuszczyłem tam te dialogi, które widzieliście. Znalazłem je w necie. Jest fajny wiki ogólnie Shipwrecked'a. I dobrze to pokazuje właśnie transkrypcję z tych audiologów. 8, 3, 5, 9. Dobra, to 8 jest tutaj na pewno. 3 było chyba tutaj, tak? Tak, tu jest 3. Czy to jest 5? No 9 to widzę tu. 9 jest. A czy to jest 5? Naprawdę widzicie tutaj 5? Tu 8 bardziej widzę. Ja tu bardziej 8 widzę. Nie wiem, gdzie ta 5 może tam być. Ej, aczkolwiek tutaj nigdzie nie zaobserwowałem. Dobra. Chodźmy zobaczymy to 8359. Jeżeli będzie dobrze, no to... na kulpa. 8359. Nope. 8389. Też nie. No to ja naprawdę nie wiem. Okej, moi drodzy, już chyba się backupowałem. Trochę mi to zajęło. I naprawdę... powiem wam osobiście szczerze. Szukałem kodu do tego w necie. I nie mogłem go znaleźć. Ale... tak sobie kilka razy popisywałem te kody. Przeanalizowałem sobie to wszystko. I coś mi kurde zaświtało. Naprawdę... to cud, że wręcz ja na to wpadłem. Nie wiem, czy w sumie to jest jeszcze to. Ale to jest taki mój strzał, więc zanim to przetestuję, to chcę to po prostu nagrać i wam o tym powiedzieć. Zobaczcie, że tu mamy kolory na flagach. Czerwony, niebieski, połowa niebieskiego i zielony. Więc być może, jeżeli tu mamy 8, mamy czerwony, niebieski, zielony, tak? Czerwony, czyli 8. 8, 3... 3 8, 3, 3, 9. To powinien być kod. Zobaczymy. 8, 3, 3. Tak! No i teraz ciężej. A 8? Tak! Udało się. Dobrze. Jednak mózg czasem prezuje. Nie rozumiem, co tu jest mówione. Okej, mamy kolejną lokację. Jest wilk jakiś. Jest to szkic królika. Właśnie. Jest to szkic królika. Co my tu mamy? Frontier Street Museum. Okej, czyli mamy muzeum. Jest to blot. Pierwsza kreacja Rexa. Rex? Idźmy dalej. Okej. Dobra, czyli jesteśmy w jakimś muzeum. Jesteśmy w muzeum. Mamy jakąś pseudo sztukę. Jest to zdjęcie mężczyzny. To jest Rex. Rex był fundatorem Broadside Animation. Muszę zobaczyć, co znaczy Broadside. Broadside. Rockstrona? Pewno?
Founder of Broadside Animation. A założyciel Broadside Animation, okej. Okay. Odpoczywaj, Rex. Zasłużyłeś na to. Ach. To jest Rex, tak? Tylko tutaj twarzy zbytnio też nie widać. Okej. Okay. Kim ty jesteś? Jest to... Jezus, snippet. Znam słowo, ale nie znam z polskiego znaczenia. Fragment, o. Kreskówki. Baki... redesign Bakiego. To znaczy Midway? w połowie życia Bakiego. Redesign był w porządku. O. Czy ja wiem, czy ten redesign był potrzebny? Bucky Beaver. Construction. Deconstruction? Rekonstrukcja i dekonstrukcja? Jest nazwany... Nie, czekajcie. To znaczy title card. Jezu. Karta tytułowa. Jest to karta tytułowa kreskówki. Konstrukcja i dekonstrukcja. Ta kreskówka była pracą Bakiego. Ona dam. Kurwa, jakie słowa teraz oni dają? No. No tamie. Dobra. Ta kreskówka po prostu bazowała na tym, gdzie Bucky po prostu sobie tam działał notamie. To i tak nie szło zbyt po jego myśli. Co? Nie rozumiem trochę tego. Bucky Beaver w... Grave. Boże, Graveyard Keeper. W grobie... Mistake? Pomyłki? Jest to tytuł kreskówki. Grave Mistake. I pomyłka. Ja sobie zobaczę to. Grave Mistake. Ważny błąd. Jest to pierwsza kreskówka Rexa. Z dalszą przyszłością Bakiego. W tej akurat Baki został pochowany żywcem i próbował się wydostać. Mam nadzieję, że mógłbym zostać pochowany również. Fucking, co ty taki zrobiłeś się dziwny, halo? Naprawdę, no, gra zaczęła walić takimi dziwnymi słowami. Co to znaczy, kurwa, Waffle Tail? Gofrownica, gofrowy ogon, baferek? Co cię sprowadziło ty na dół? Spotkanie ze swoim stwórcą, jak myślę. Nieźle. Okej, czyli tutaj Rex możliwe, że gdzieś jest nawet. Okej, no szukamy Rexa. What? Okej, odblokowało nam się kolejne przejście. I to był w tym dining roomie pewnie. Nie to, żeby coś, ale no takie dosyć mocne pokazanie nam tego wszystkiego. Tam też jest jakieś przejście. No dobra, no to teraz rozumiem, że musimy wrócić. Teraz musimy wrócić do dining roomu. Nie ma problemu. Aż ja na to wpadłem, to jest aż dziwne. To jest aż dziwne. Dobra, to było chyba tutaj. Tylko teraz weź, człowieku, ogarnij, które to było to przejście. Jak ja nagrywałem te odcinki ze 3 dni temu. Wow. Co za przejście? Żadne. Dobra. Pytanie, czy to nie było tutaj? Ale chyba nie. Ja tak przypominam, dobra, to było tu. Okej. Okay. Tak, to były tutaj... Te drzwi? Gdzie my jesteśmy? Ten zapach Atrocuse jest okropny.
Powinniśmy wyjść. Powinniśmy zapisać, tak. To go back. Walk back, przepraszam. Nie musimy wracać, okej. Okay. Możesz otworzyć menu i wcisnąć respawn. I będziemy na naszej drogiej drodze, znaczy słodkiej drodze. Nie, no way. Okej, okay, ale to nie chciałbym zrobić. Jest napisane dinner. Tu? The dam. Tam to była ta dama, tak? Tego słowa nie mogę zapamiętać. Tak, dama. No dobra, tylko tak, nie mamy zapisu. I to mnie troszeczkę niepokoi. Znaczy w sumie niedaleko jest ten zapis. Dobra, to w sumie w razie czego nic się nie stanie. Niedaleko jest zapis. Rozumiem, że tak, tutaj nie przejdziemy, bo jest zamknięte. Okej. Okay. Na razie tych przycisków nie ruszam. Widzę, że gdzieś tu jest kamera. A raczej nie kamera, tylko po prostu ten dziwny telewizor. Przejdźmy dalej. Czy mógłbyś mi zacząć mnie słuchać? Moi przyjaciele są w niebezpieczeństwie. I myślisz, że teraz jest dobry czas, żeby eksplorować ten śmietnik? Ciśnij respawn button. Użyj swojej cholernej głowy, idioto. No way. Kolejny kod. Kolejny kod i kolejne rzeczy, które tam są. I tam jest sejwik. Tam jest sejwik, moi kochani. 14, 13. Że tak? Dobra, tu są jakieś cyfry. Tu się włączyło coś dziwnego. Czy... Cztery, dziewięć, dwa, trzy. Okej. Zobaczymy. 4, 9, 2, 3. Tak. Ale dziwne to w sumie było. Napisane, tak jak chciałeś. Oki, panie wilku. Hej, Bucky. Co ty tutaj robisz? Masz przyjaciół do ocalenia. Idź to zrobić. Nie, 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 nie. Tym razem to już nie. Bo to jest w dziwnym miejscu. Wow! Ej, przeglądarkę mi odpaliło. Hogwarts Games mi się ogólnie strona odpaliła. Główna ich. Ciekawe. I tyle. Cześć, co cię tutaj przywiogło? Cię zgubiłeś? Powinieneś wrócić do oryginalne miejsce. Nope. Zapisujemy, idziemy dalej. Idziemy na Explore. To nie jest notatka z Cogware. O, tutaj. Ten pokój jest zaprojektowany tylko dla obsługi. Możesz bez problemu wcisnąć respawn. Connor, Cogware Games. No way. A ciekawe, co by się stało, jakbym jednak wcisnął ten respawn. Kurde, no kusi. Ale nie chcę. Jest to notka z Hogwarts. Ja tam nie zauważyłem, że to samo było. Jeżeli naprawdę chcesz iść tam na dół... Okej, możesz jak najbardziej iść. Po prostu czuj się ostrzeżony. Connor, Hogwarts Games. Tak, to jest tak samo było, że it's note from Hogwarts Games. Ja przeczytałem, że to nie jest notka. Nie wiem czemu. What?
Napisane bro, brado. Stop, coś tutaj było. Stop now. Świetka, a i wyjdziemy znów. On się znów pojawi? No. Nic z tego wszystkiego nie ma żadnego sensu. Chcę wrócić na wyspę. Chcę wrócić do domu. Czy to nie jest to, dlaczego w to grasz? Posłuchaj. Możemy to zrobić, ale... cokolwiek się stanie, to wszystko spadnie na ciebie. Czy jestem wyraźny? W sensie rozumiesz mnie wyraźnie? Okej. Okay. Cobra Games. Co tu jest? O, świetnie, trochę światła. Myślę, że będziemy tego potrzebować. Jest napisane X, G, F, Q, F, X, F, K, J, F. I... okej, teraz tak. Bo ja to gdzieś wyczytałem. Nie wiem dokładnie gdzie, ale podobno jest tutaj coś takiego jak Scratch Code. Nie wiem, czy to jest akurat ten code, ale być może. I tak. Ogólnie z tego co widzę, nie, to nie może być Scratch Code. Bo ogólnie zamienia się literki na inne literki. I tak jak na przykład tutaj jest, nie wiem, F powinno być E, X powinno być W. A nie, może i być. No to tak, to będzie X na W. G będzie na H, WG, nie, WH, przepraszam, WH, F będzie na E, U, moi drodzy, będzie na R, rozumiem, że będzie WHERE, X znów będzie W, F będzie E, K będzie L, J będzie I, i F, where we lie, okej, gdzie leżymy albo gdzie kłamiemy, bo lie to jest też leżeć, ale lie to jest kłamstwo, gdzie leżymy, bardziej mi to pasuje, bardziej mi pasuje do tego wszystkiego. Więc no, ciekawie. Where we lie? Etykieta brzmi PKJUJB, czyli znów się bawimy w ten scratch, Brave Scratch tak zwany. I tak, P będzie O. K będzie L. O, L. I. U będzie V. J będzie... Jezu, jak to jest dziwne. Olive. Okej, rozumiem, że to będzie Olive po prostu. Nie. Olivia. Okej, to jest label Olivia. It hit her before she even knew it was coming. It started with loud screaming. Reduced over time to mere croak. Any will to swim away slowly drained away as she sunk down further into the water, polluting its natural color. The rodent stood a few feet away, watching the effects of his actions, and only began to walk away when she stopped struggling. Okej. No ciekawe, to jest ogólnie powiedziane o śmierci Olivii tak naprawdę. Tego przynajmniej to zrozumiałem, że nawet nie zdążyła się skapnąć skąd dostała. No i widzieliśmy też na tym filmie, czy na ostatnim kalu od Olivii, że no raczej dobrze się to dla niej nie skończyło. Nie skończyło. Dobra, no mamy światło. Gdzie leżymy?
I czemu mam wrażenie, że tutaj będzie nas ścigać ten dziwny typek? Ten z łódki. Takie mam wrażenie. Where we lie? Na razie nic nie widać. Masa krwi. Masa krwi i tylko to. Ale na razie nic nie widać. Dobra, są drzwi. Drzwi widzę. Drzwi widzę. Idziemy dalej. They're lying. Okej, okay, oni kłamią. Napisane. Look me in the eye. Spójrz mi w oko i powiedz mi. Co mam ci powiedzieć? Co to w ogóle jest? Coś się z obrazem? Czy mi się wydaje? Zapiszmy sobie grę. Hogwarts Games. Ok. Był? To drzwi. Follow, ok, podążamy tędy. No dobra, tylko tak, tutaj widzę, że no gra nam każe iść, tylko nie rozumiem, po co są te dziwne rzeczorki. Co to nam daje? Możemy się w tym schować. Pytanie po co? Pytanie po co? Nope, tutaj nic nie ma. To nie rozumiem trochę tego. Nic z tym nie możemy zrobić. Być może to będzie potem potrzebne. Być może będzie nas coś ścigać. Tak naprawdę w tej chwili jest zbyt spokojnie. W tej chwili jest zbyt spokojnie jak na tą grę. Okej, okay, no i już widzę, że coś tu się będzie działo za chwilę. Tutaj cisza, to są jakieś drzwi. Na razie tego nie wciskam, bo nie wiem, co to robi. Tu też jest jakiś kluczyk. I tu również jest jakiś kluczyk. W sensie kłódka, nie kluczyk, Shiro. Kłódka! Dobra, nic tu nie widać. No to jedyne drzwi, które mamy, też są te. Jest kolejny save. Dopiszmy sobie grę. Na razie jeszcze się możemy cofnąć, całe szczęście. Mamy kolejny audiolog. Kurczę, no... Przeraża mnie to trochę. Shipwrecked. Przeraża mnie to trochę, bo widzę, że możemy się chować. A ja nienawidzę gier skradankowych. Nienawidzę. Okej. Okay. Sprzęt się wyłączył. What? Jakiś kod, okej. Okay. Mamy kolejne audiologi. Kolejny keypad. Kolejny keypad. Dobra. Coś tu widzę. Teraz nie wiem, czy to jest coś strasznego, czy to się dopiero uruchomi. To jakieś domki. Tu coś jest. No nie wiem, czy ja chcę do niego podchodzić. No niby mam save'a, nie? Kim jesteś? Dokładnie. Kim ty jesteś? Dobra, no tu przejścia chyba nie ma. Już się troszeczkę zgubiłem tu. Fak, fak. Ja jestem. Dobra, to jest kolejny komputer. Jezu, jest creepy. Mamy jedno na zielono. Obstawiam, że tak naprawdę tutaj będziemy mieć za chwilę ucieczkę i... Kurde. Aj, nie lubię takich rzeczy. Nienawidzę wręcz takich rzeczy. Kolejny save. No to jest chyba ten sam nawet.
Wróćmy się na chwilę. Wiem, że tam są dwa albo jeden audiolog. Chyba dwa były. I kolejne. Hopping Nab. Nab. Hopping Nab. Pomocna końcówka? Gdzie jestem? O. Kurde, ja bym wam teraz to pokazał, tylko nie mogę wam tego pokazać, bo mam tutaj zakładki i inne rzeczy. Kurde. Kurde. Okejcie, zaraz może coś zrobimy. Staram się wam jakoś to pokazać. Być może zrobię to za pomocą Microsoft Edge, którego nie używam. Zobaczcie, jesteśmy w tej chwili w layer 3, chyba. Ja na szybko dam przechwytywanie okna. Gdzie to jest okno? Dobra, patrzcie. Mamy coś takiego. Żeby jeszcze mi się to pokazało. O, dobra, macie. Widzicie. Wyskoczyło mi to okno. Helping Nab by Stumbler i Wolf. Czyli dzięki temu króliczkowi i Wolfowi. I mamy tutaj tak. O autorach. Ja sobie to tak na szybko przetłumaczę, bo myślę, że nie ma sensu też tak się rozdrabniać. Dobra, Stumbler O'Hare jest królikiem i artystą w sercu. Dorastając, był wielkim fanem sztuki w wielu różnych formatach. Czasem sam zaczął eksperymentować ze sztuką, a jego ulubioną formą stało się malarstwo. Namalował wiele dzieł sztuki, z których część zawisła nawet w teatrze Nulterra. Pewnego dnia jednak Stumbler został dotknięty wydarzeniem, które pozbawiło go rąk. Zaatakował go wściekły wilk i choć udało mu się uciec, musiał żyć bez rąk. Jednak w głębi serca nadal jest niesamowitym artystą. Stumbler będzie odpowiedzialny za rysunki w tym przewodniku. Wow. Ciekawe. Dobra, Chief Wolf. Kim ty jesteś, panie Chief Wolf? Bo ogólnie my już mieliśmy kilka z nim tutaj przygód, że tak powiem. Okej, Wolf poświęcił całe swoje życie pomaganiu innym wilkom, które podobnie jak on żyją na Nulterra. Mieszka na jej obrzeżach i zazwyczaj pilnuje wyspy, chroniąc ją przed niebezpieczeństwami. Jest odpowiedzialny za schwytanie Buckiego, Waltera, Olive i Giovanniego i nie pragnie niczego więcej niż pomagać swoim współobywatelom. Wolf będzie odpowiedzialny za wszystkie teksty i badania przedstawione w tym dokumencie. Czyli tak, mamy osobę, która rysuje i osobę, która sobie tutaj coś pisze. Ja sobie przy okazji, wiecie, pomagam też tłumaczem, bo takie tłumaczenie to było lipne, straszne. Warstwa trzecia to miejsce, w którym się teraz znajdujesz. Jak zapewne wiesz, wyspa jest podzielona na warstwy. Na przykład warstwa pierwsza to wyspa, obrzeża i wszelkie dołączone misje. Warstwa druga składa się z basenu, restauracji i drogi wodnej. No teraz jesteś w warstwie trzeciej. Kraina ciemności. Ale nic nie szkodzi. Jesteś odpowiednio przygotowany, powinieneś być przygotowany, aby zapuścić się jeszcze dalej, albo zapewnić sobie bezpieczeństwo. Aby otworzyć bramę i przejść do następnej strefy, zlokalizuj i naładuj komputery do poziomu 3x3, a po jej otwarciu znajdź kontroler bramy i włącz go. Okej. Okay. Candle. Visual of Candle. Świetnie. Okej. Okay. Świeca jest najważniejszym narzędziem w warstwie trzeciej. Jesteś całkowicie w ciemności, ale w porządku, ponieważ świeca oświetla ci drogę. Gdy ją podniesiesz, będziesz ją mieć przez resztę czasu spędzonego tutaj. Będzie ona oświetlać otoczenie i zapewnić ci świadomość tego, dokąd zmierzasz. Pamiętaj jednak, że kiedy opuścisz te obszary, nie będziesz już mieć świecy. Nie zgubisz jej. Wróci, gdy odwiedzisz to miejsce, ale jeśli nie będziesz jej potrzebować, no to po prostu jej nie będziesz miał. Okej, okay, komputer. Komputery są bardziej powszechną rzeczą w warstwie trzeciej. Silvertech łaskawie dostarczył nam te komputery, które rozmieściliśmy w różnych miejscach jako dobry sposób na dzielenie się informacjami z nowicjuszami takimi jak ty. Jeśli to czytasz, to albo znajomy podzielił się z tobą linkiem do tej strony, albo sam ją znalazłeś za pośrednictwem komputera Silvertech Prime. Naciśnij duży czerwony przycisk z przodu, gdy będziesz chciał dowiedzieć się zupełnie nowych rzeczach o warstwie trzeciej. Komputer Golden
Komputery Golden muszą mieć jednak zostawione. Przepraszam, komputery Golden muszą jednak zostać aktywowane za pomocą timera. Po ich włączeniu będziesz musiał znaleźć każdy z nich i włączyć je wszystkie, zanim zegary wybiją 00. Postaram się zostawić mapę, gdzie zlokalizować te komputery. Okej. Okay. Where's? O co? O tych stworkach. Okej. Okay. Dobra, znowu sobie oczywiście skopiuję. W ogóle to jest wizualizacja Olivii Giovanniego. Bo oni tak nie wyglądają. Mieszkańcy znani również jako szpaki. Okej. Okay. To stworzenia, które żyją w ciemności warstwy trzeciej. Przybierając twarze przyjaciół Bakiego, będą wędrować po ciemności, szukając każdego nieszczęśliwego małego bobra, który przypadkiem potknie się na ich drodze. Obudzone, gdy Walter, Giovanni lub Olive zostaną sprowadzeni do warstwy trzeciej, będą przekazać się po ciemności i w końcu dadzą o sobie znać. Nie możesz polegać na swoim menu, aby zapewnić sobie bezpieczeństwo. Poszukaj beczki i wejdź w nią w interakcję, aby się ukryć. Podczas gdy Dweller może podążać za tobą w warstwie trzeciej, nie oznacza to, że nie będzie próbował podążać za tobą gdzie indziej. Zachowaj czujność, ponieważ możesz nie być tak bezpieczny, jak myślisz. Jeśli beczka lub inne obiekty wydają się być wyłączone lub poruszają się, uderzaj w nie wielokrotnie, aż znikną. Kiedy zostaniesz schwytany przez Dwellera, zostaniesz zabrany do małego pomieszczenia podobnego do celi więziennej. Nie wiedzą jednak, że twój mały klucz przyjaciel zna kod. Jeśli jesteś uwięziony, klawiatura do wyjścia, czy... Klucz do wyjścia to 7418. Pamiętaj o tym, jeśli tam trafisz. Będziesz potrzebował tego do ucieczki. No tutaj mamy sporo informacji. Beaver Scratch, no właśnie. I to też jest to, o czym wam na początku mówiłem. W ogóle możemy sobie to przetłumaczyć dzięki temu. Ciekawe. Bubrowa rysa. Jak żartuję. Beaver Scratch to język, który jest używany przez wielu ludzi, którzy mieszkają w tej warstwie trzeciej. Aby mówić Beaver Scratch, będziesz chciał po pierwsze, weźmy na przykład zdanie. Tęsknię za posiadaniem broni. A teraz, kiedy już to przetłumaczysz, otrzymasz bardzo proste tłumaczenie słowa bla 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 bla. Tak po prostu. Mam nadzieję, że możesz to rozgryźć stąd. Jestem artystą, a nie nauczycielem. A, jeśli potrzebujesz przetłumaczyć zdania, wyślij mi... o Jezu. Nie, no to tłumaczenie jest lipne. Pokaż oryginał. Wyślij mi sentencję na stumbleroar@gmail.com. Oki. To jest ten Beaver Scratch właśnie. Cypher Guide. O Boże, ile tu jest tekstu. Ile tu jest tekstu. Kody. Kody. Więc te obszary są trochę skomplikowane, więc chciałem zostawić tutaj przewodnik, który pomoże ci przetłumaczyć kody inne niż Beaver Scratch. Aby ułatwić to troszeczkę, no najmniej zapewne nazwy, więc oto one. Shakespeare Cypher. Okej. Okay. Więc najpierw musisz zidentyfikować, co próbujesz uzyskać. Zwykle będzie tam jakiś tekst z napisem kod to... XXX. Zwykle każdy z tych znaków X jest zastępowany odpowiednią literą. Tam będziesz musiał gdzieś słuchać dźwięku i zliczyć czasy, które słowo zaczyna się od litery. O Boże święty. Nie, no proszę. To jest porąbane. To będzie ciężkie. Naprawdę to będzie ciężkie do zrobienia. Ciężko nawet z tłumaczeniem tego wszystkiego. Długie to jest. Okej. Okay. Jeszcze raz. Zwykle każdy z tych znaków jest zastępowany odpowiednią literą. Będziesz musiał posłuchać gdzieś dźwięku i zliczyć czasy, w których Okej. Okay. Przepraszam, ale nie wiem, czemu odpaliło się to. I patrz, przypadkiem czy się nic nie zrespiło, ale chyba nie. Chyba nie. Nie wiem, czemu ostatni call Olive się włączył. Bo to zaczyna się robić creepy. To zaczyna się robić creepy. Dobra, wróćmy do czytania.
Dobra, posłuchać gdzieś dźwięku i zliczyć czasy, w których słowo zaczyna się od litery. Na przykład A, P, F, T będzie naszą kombinacją. Poszukajmy A. Dziś jest cudowny dzień, przyjacielu. Podobno kiedy zapada noc, niebo robi się fioletowe. Niesamowite, prawda? A. To oznacza, że A to 4. W sensie, zobaczcie, bo liczymy ile razy A występuje. A, kiedy jest pierwszą literą. Okej. Okay. A, P, F, T. No faktycznie, no to A jest raz, dwa, trzy, cztery, tak? Dobra, tą samą logiką możemy wziąć P. No i faktycznie tu będzie P jako 1, no bo występuje jako pierwsza litera w jednym słowie tylko i wyłącznie, tak? No i właśnie, wychodzi na to, że P to 1. Oznacza to, że pierwsze dwie cyfry to 4, 1, XX. Widzisz, właśnie dlatego powiedziałem, że to jest Dozy? Co to znaczy Dozy? Co to znaczy Dozy? Nie wiem, nawet tłumacz nie wie. Zabawne. Mozart Cypher, muzycy. To dla was. Teraz musisz zacząć od zidentyfikowania swojego zbioru danych. Zazwyczaj wiesz, że go masz, gdy twój zbiór danych składa się z liter wyłącznie na początku alfabetu. Na przykład D, E, F, G. W ten sposób wiesz, że masz kod Mozarta. O Boże. Tutaj jest przykład. Jest to podobne do poprzedniego, ale będziesz musiał policzyć nuty, tak? Więc jeśli D jest grane dwa razy w piosence, D to 2. Oto dobry przykład, okej. Okay. O Jezu, teraz to jest podobne do poprzedniego, ale będziesz musiał policzyć... A, przepraszam, to już było. Teraz to B, więc to co było, gdy nasz kod brzmiał D, A, B, G... No dobra, to nie będę już tego tłumaczył, bo to nawet widać, nie? W sensie widać, że to był ten poprzedni kod. Warstwa czwarta. Warstwa czwarta. Ja sobie to skopiuję znów. Nawet z tłumaczem to jest ciężko przetłumaczyć. W tylnej części placu znajduje się brama. Szukaj jej, a w końcu ją znajdziesz. Musisz ją odlokować za pomocą tych dwóch prostych zadań. Okej, okay, task pierwszy i task drugi. Przepraszam. Coś do mnie zadzwoniło. Prawdę mówiąc, nie wiemy, czy istnieje warstwa czwarta, ani jak głęboko to wszystko sięga. Przez długi czas zakładano, że jest tylko warstwa trzecia, ale ostatnie poszukiwania pokazały jakiś raj na dole. Jeśli uda ci się go znaleźć, będziesz miał moją wdzięczność. Jestem z ciebie dumny. Okej, okay, task pierwszy. O Boże. Nie. To jest tego od cholery. Znajdź kryształy. Oki. Okay. Gdzieś w pobliżu leży komputer, a na nim film, który zawiera odpowiedź. Jeśli odwiedziłeś basen, wiesz co robić dalej. Znajdź moje kasety. I? Zapisałem kod do wykorzystania w przyszłości, ale zapomniałem go. Rozejrzyjmy się gdzieś, gdzie jest magnetofon z kodem stacji roboczej nagrywanym przez... Przez ciebie? Może poszukamy mojej małej kryjówki. Wydaje się, że to rozsądne miejsce, by go zostawić. Uwaga, graj z dala od Giovanniego, on może to usłyszeć. Rok trzeci. Rozpocznij zadanie. Idź do podniebnego korytarza i poszukaj drzwi z nutą obok nich. Naciśnij przycisk, aby rozpocząć. Okej. Okay. Monitory poinstruują cię, co robić dalej. Powodzenia, Baki. Druga misja. Troszeczkę gorsza. Może i nie jest gorsza. Może i nie jest gorsza. Chcesz otworzyć bramę? Oto co musisz zrobić. Krok pierwszy. Znajdź baterię. Szukaj świecących zielonych baterii i jedna będzie w biurze, jedna na dachu i jedna w jaskini. Krok drugi. Zrzuć je. Przynieś baterię do komputera w piwnicy, zrzuć je do otwartej skrzynki. Krok trzeci. To znaczy Toddles. Zabawa. Możesz już iść, bądź wolny. Powodzenia, Baki, okej. Okay. To mamy tutaj... Mamy tutaj dwa zadania.
Narysowałem. Aha. To są jakieś jego różne zdania. Dobra, moi drodzy, myślę, że idziemy jeszcze dalej chwilę. Zasiedzieliśmy się tutaj troszeczkę mówiąc, ale to nie szkodzi. Czyli no, to już jesteśmy przekonani, że jak najbardziej będziemy mieć potem problem. Będziemy mieć problem z tymi dziadami, bo będą nas tutaj szukać. Będą nas tutaj szukać. Tylko gdzieś się pogubiłem. To było chyba w prawo, tak? Tak. I poszukiwanie kodu ciąg pierwszy. Okej, okay. Etykieta brzmi. Nienawidzę tego jebanego kodu. Nie no, tak nie brzmi. Ale nienawidzę go. Muszę go teraz znów przetłumaczyć. Będzie tak. D. F. Jezu, żeby to jeszcze było po jednej stronie, ale nie. U. U będzie na V. K, P, H. K. Jest K. K, P, A. Devlog. Okej. Okay. Ja bym się nie spodziewał. O, Q, P. O, U, P. Pro. A, Q, F. A, Q, F. Progress? Devlog progress, okej. Okay. Okay, as of today, the beige park and hull are all complete. Eva got all of it here. Just need to set up her teleport once we have the minigames completed. Oh, it's March, by the way. 96. Sorry, I'm just kind of excited. Why am I sorry for that? Today's a good day. Anyways, everything is going smoothly. Liz needs to get back to me with Walter's maw, plus his head texture, but it's smooth sailing, I guess you could say. I think I've patched the noble bugs, too, even the one Harry found in the hole, where you get soft-locked behind the bed. How did he even do that? I'm planning to talk to Mark later. I can't wait to show him the progress. I think it's gonna go great. We'll have to see, though. That's all. Signing off for tonight. Okej, okay, czyli to jest taki po prostu dziwny, czysty devlog, prawie z tego co zrozumiałem. Ale no wam oczywiście to przetłumaczę, ja sam sobie to jeszcze obsłucham, gdy tylko będę miał montaż. Who are you? Kim jesteś? Kim jesteś? Tu mamy już kliknięte. A tu nie mamy klikniętego, to jest jakiś w ogóle przycisk, hej. Odpalił mi się znów filmik. I to na YouTubie. Dobra, obejrzyjmy go oczywiście. Okej, moi drodzy, no niestety musiałem zrobić cięcie, bo wskoczyła mi kurwa jebana reklama. Więc przepraszam was za to. Dobra, zobaczmy sobie, co tam jest. Okej. To zaraz ciekawsze rzeczy tutaj się naprawdę wyszukują. No ciekawe. Takie w sumie poszukiwanie też poza grą. Rozumiem, że musimy jakoś potwierać również te bramy. A w tamtym miejscu przynajmniej mi się wydaje, że te słowa, które on sobie tam mówi, czyli to Charlie, Bravo i tak dalej, może być elementem kodu tego pierwszego. No nie wiem. Moi drodzy, ale myślę, że tutaj sobie zakończymy rozgrywkę, bo no, to jest dużo myślenia. To jest mega, mega dużo myślenia, które oczywiście musimy sobie też ogarnąć. Ja jeszcze mam tam właśnie te różne rzeczy. Parts dla was do przetłumaczenia. Oczywiście będziemy chcieli to wszystko tłumaczyć. Postaram się również przetłumaczyć ten filmik, który był tam w
pokazany. O, tu jeszcze coś jest. Jezu, kolejny label. Niech to cholera strzeli. Poczekajcie, to przetłumaczę oczywiście. CFU. Czyli D. DFU. Jest F, kurde. U. To jest V. To kolejny jest Devlog chyba. NBQL. N. B. U. Devlog Mark, ok. But is that even enough? His standards must be set astronomically high. Plus, after the, you know, the thing I found, I just gotta be honest. I feel so much less safe around that man. Nic nie zrozumiałem, powiem szczerze. Naprawdę nic. Nic a nic. Dobra, moi drodzy, to by było na tyle. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Grał dla was Shiro. My się oczywiście widzimy w następnych odcinkach. Shipwreck 64. Trzymajcie się, no i co? Hej, hej!